Dzień dobry, Marcin Żebrowski, informatyk Urzędu Miejskiego w Rypinie. Budowa nowego portalu to jest zadanie kluczowe dla każdego samorządu. Przede wszystkim interakcja. Interakcja z mieszkańcami. Większość portali samorządowych potrafi wymieniać informacje w jedną stronę, czyli urząd, mieszkaniec. My myśleliśmy o troszeczkę szerszym zastosowaniu portalu miejskiego, a więc także o kontakcie mieszkaniec-urząd. Między innymi możliwość wysyłania powiadomień mieszkańcom poprzez wiadomości SMS-owe. Ponadto zostały dodane moduły, które pozwalają na przykład mieszkańcowi dodać galerię fotografii lub zadać pytanie burmistrzowi. Kalendarz wydarzeń, który jest uzupełniany nie tylko przez urzędników, ale także przez różnego rodzaju instytucje, przedszkola, szkoły. Jest to jedno centralne miejsce, gdzie można znaleźć wszelką informację na temat funkcjonowania miasta, a nie tylko samego urzędu. Realizacja oraz wdrożenie całego portalu to nie jest łatwe zadanie. Wymaga to dużego nakładu pracy, zarówno ze strony wykonawcy, jak i zamawiającego. Częste spotkania robocze, częsta wymiana uwag zaowocowały wyeliminowaniem wielu błędów, a także poprawieniem funkcjonalności już istniejących. Dzięki tej realizacji nasze potrzeby, nasze oczekiwania zostały spełnione w 100%. Dzięki dobrej współpracy z wykonawcą, dzięki wspólnemu wysiłkowi wydaje mi się, że powstał bardzo nowoczesny portal, dający bardzo szerokie możliwości dalszego rozwoju. Zapraszam wszystkich mieszkańców, inwestorów oraz internautów do odwiedzenia witryny www.rypin.eu. Każdy znajdzie z pewnością coś dla siebie.